W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, nie możecie wyobrażać sobie, jaką wielką radość mam w moim sercu ponownie głosić takie rekolekcje, szczególnie adwentowe, do Was. I chciałbym wybierać jako temat tych rekolekcji niepokalana nasz ideał, stary temat, znany Wam, niemniej w ciągu tych lat, których mogłem przejechać przez cały świat, nie tylko Azja, ale także naprawdę cały świat. Właśnie w tym tygodniu byłem jeszcze w Ameryce Środkowej, po to, aby założyć wszędzie, prezentować, przedstawić wiernym ludziom rycerstwo niepokalanej i wszystkim głosić właściwie, że niepokalana nasz ideał. I z tego powodu też chciałbym podzielić się z Wami z tych odkryć, że tak powiem, i łask, które osobiście dostałem, aby jeszcze głębiej rozumieć to rycerstwo, to bogactwo, to dziedzictwo świętego Maksymiliana. I muszę powiedzieć, że myślałem kiedyś, no to teraz już wszystko wiem, wszystko czytałem i tak naprawdę ciągle powtarzam, ale tak naprawdę nie jest, wręcz przeciwnie. Muszę przyznać, że im bardziej jestem uprzywilejowany rozważać teksty, duchowość tego wielkiego świętego i całą duchowość, która stoi za nim, którą określałbym katolicką, polską, katolicką duchowość, Marijną, to coraz więcej odkrywam i odkrywają moi przewożeni, jak niesamowicie ważne jest to rycerstwo. Ważna jest to małe wojsko Matki Bożej, które miało swój początek w 1917 roku w Polsce. Nie chciałbym dzisiaj po prostu Wam mówić dużo o tych wydarzeniach, ale myślałem, że za każdym razem, kiedy przemawiam do Was, chociażby jedną iskrę tego, co przeżywałem. A teraz właściwie to, co bardzo świeże jest i chciałbym to od razu z Wami podzielić, mianowicie w ostatnim tygodniu w piątek, w czwartek i w piątek byłem w Nikaragua i mogłem spotkać biskupa ordynariusza jednej diecezji, która jest bardzo blisko bractwu, dzięki temu, że poznał tradycję poprzez Matkę Bożą Fatimską, przez ojca Grunera i przez ten kongres fatimski, który co roku miał miejsce w Rzymie albo w Ameryce. I od wielu lat zbliżył się do tradycji dzięki głębokiemu rozważaniu orędzi Matki Bożej Fatimskiej. I od wielu lat jeden z naszych kapłanów odwiedza tego biskupa i jego kapłanów. I zostałem już zaproszony rok temu pierwszy raz, ale wtedy ksiądz biskup zaledwie miał czasu. Tym razem poświęcił mi aż 2,5 godziny, podczas którego czasu przedstawiłem mu obszernie rycerstwo niepokalanej, jego ważność, jego pożyteczność, szczególnie w jego diecezji. Wyobrażycie sobie, że on decydował się założyć MI, tradycyjnej obserwacji z jego diecezji. I pierwsze przyjęcie będzie właściwie w parafii tradycyjnej, gdzie tylko odprawia się tradycyjna msza święta, jest Matki Bożej z Guadalupe i jej święto 12 grudnia i ksiądz biskup sam przewodniczy właściwie temu przyjęciu. Ksiądz biskup kazał mi, ad hoc dzwonił do seminarium po rozmowie z nim, dzwonił do seminarium i kazał rektorowi zbierać wszystkich seminarzystów. Dzwonił też do dziekana, do swego wikariusza,
aby jak najwięcej kapłanów zgromadzić do takiego wykładu, który miałem głosić, który głosiłem w piątek, teraz dokładnie tydzień temu, w seminarium. I z wielkim zdumieniem widziałem, że zainteresowanie świętym Maksymilianem, zainteresowanie tym, co mogłem im przedstawić, niepokalana nasz ideał, niepokalana nasza ostatnia nadzieja, bardzo, bardzo właściwie to przemówienie trafiło do ich serc, do wielu serc. Świadczyło o tym, że praktycznie wszyscy seminarzyści od razu chcieli mieć właściwie ten kwitek, aby właściwie zapisać się do rycerstwa, ale ksiądz biskup powiedział najpierw czytajcie. No i aby to wszystko było zgodnie z tym, właściwie z tym prawem i z tym, co właściwie w tej diecezji obowiązuje, bo w tych diecezjach biskup ma ogromny autorytet, to on zaopatrzył te wydawnictwa, które ukazało się z Rycerstwa Niepokalanej tradycyjnie obserwalcy międzyczasem po hiszpańsku swoim imprimatur i jakimś listem, jakimś przemówieniem, jakąś przedmową zachęcającą do tego rycerstwa. I wielkie zdumienie ogarnęło mnie, kiedy zaraz po moim wykładzie i drugim wykładzie dla kapłanów rektor seminarium od razu prosił mnie, proszę księdza, potrzebujmy spowiednika, bo to, co ksiądz tutaj tu nam mówi, to tak zruszyło serce, to jest cała kolejka tych, którzy chcą coś spowiadać. To jest bardzo dobry znak, ponieważ w tym momencie widzimy, jak to głęboko zruszyło serca. Możecie wyobrazić sobie, że nie mówiłem o piekle, o grzechu, tylko o chwale niepokalanej. Ona sama działa. I teraz właściwie, jeśli taka wola Boża będzie i jeśli nie będzie po prostu przeciwu, ponieważ diabeł nigdy nie śpi, dlatego jak mój drugi patron jest święty Tomasz niewierzący, to wtedy właściwie to dopiero wtedy wierzę, kiedy widzę, to zobaczymy, co w tej diecezji będzie. Ksiądz biskup jest zdecydowany prowadzić we wszystkie parafii, jeśli ksiądz proboszcz, że zgodzi właściwie rycerstwo niepokalane. Jego idea jest podwójna. Przez niepokalaną, przez Matkę Bożą chce prowadzić najpierw swoich duchownych, swoich kapłanów z powrotem do tradycji. Jeśli rozumiemy dobrze, kim jest niepokalana, kim jest Matka Boża, jeśli dobrze rozumiemy jej rolę w dziele zbawienia, w jej rolę w naszym własnym zbawieniu, w naszym własnym uświęceniu, jej rolę w Kościele, jeśli dobrze rozumiemy jej własne orędzia, jak na przykład w Fatimie, to jest tak antyekumeniczne, to jest tak antymodernistyczne, że niedużo trzeba, aby właściwie tych ludzi do tradycji prowadzić. A skoro jest to zwykły lud, niewykształcony w wielkiej mierze, ale z wielką miłością do Matki Bożej, to jest najlepszy sposób, nie tylko w tej diecezji, ale jak zauważyłem na całym świecie, aby przywrócić katolicką tradycję poprzez Marię. A drugi cel założenia rycerstwa to jest właściwie ten cel misyjny. Otóż w tych krajach protestantyzacja idzie wielkim krokiem. Wszędzie założy się takie kościoły, takie zgromadzenie różnego rodzaju protestantyzmu. Jest to straszna zaraza i Kościół modernistyczny, tak jak tutaj, ale tam jeszcze mniej, nie robi niczego. I z tego powodu masa ludzi straci wiarę katolicką i staną się protestantami. I tutaj ksiądz biskup też zauważył, to co pakuje katolikom, to jest właściwie ten duch misyjny, to jest ten ruch rycerski, to jest ta idea, że musimy znowu odkrywać, na czym polega nasze powołanie katolika? Katolik to nie jest tylko pasywny, bierny odbiorca, który siedzi w kościele, śpiewa trochę coś, odmawia jakieś modlitwy i potem idzie spać. Katolik musi być misjonarzem, łowcą dusz. I to właściwie jest wielkie bogactwo,
i wielkie dziedzictwo, szczególnie świętego Maksymiliana. Oczywiście też dużo, dużo innych mistrzów duchowego życia, ale święty Maksymilian to właściwie przez swoje rycerstwo tak głęboko i tak trafnie i tak, powiedzmy, właściwie zastosowane do naszych czasów mógł przedstawić, że to jest moim zdaniem wręcz cudowne. I to właściwie odkryłem w ostatnim czasie. Od razu to chciałem wam powiedzieć, ponieważ jest to pierwszy raz w historii naszej milicji Immaculate, że właściwie ksiądz biskup nie tylko się jakoś interesuje, ponieważ rozmawiałem z biskupami w Azji, różnymi, którzy wyrazili bardzo wielkie zainteresowanie, szczególnie kardynał Ranjit z Colombo, z Sri Lanki, ale nic nie robią. A ten biskup właściwie powiedział, że mam jeszcze 3 lata, aż do mojej emerytury i aż do tego momentu chciałbym bardzo, aby w mojej diecezji już nie był żaden apostata i właściwie w mojej diecezji jak najwięcej ludzi wracało do katolickiej tradycji. Widzimy w tym wszystkim właściwe działanie cudownie naszej Matki Niepokalanej, która rzeczywiście tutaj pokazuje nabacalnie, że jest naszą ostatnią, jedyną nadzieją, naszym ratunkiem i musi być naszym ideałem. Też możecie tak przy okazji wyobrażać sobie, że akurat z tej okazji przejechania przez cały świat, a teraz właściwie w ostatnich 2 tygodniach było Kolumbia, Costa Rica, Nicaragua i Guatemala, to wszędzie po prostu pytają, aha, czy wszędzie Maksymilian właściwie tam gdzieś tam w Europie był, nie? Skąd jest? Z Polski. No to właściwie chcieli wiedzieć, ale jak się stało, że ten święty jest tak niesamowitym człowiekiem opatrzności na nasze czasy? I to nie sposób wyjaśnić bez historii katolickiej Maryjnej Polski. I dosyć dużo rozmawiałem z księdzem biskupem i z kapłanami potem i nawet z seminarzystami na ten temat. Powiedziałem im właściwie o tych białych kartach, czy tak powiem, zwycięstw Matki Bożej od samego chrztu Polski poprzez te wszystkie piękne właściwie wyrazy jej miłości i miłosierdzia. Wiecie bardzo dobrze, że moje ulubione miejsce to jest właściwie Matka Miłosierdzia na Ostrej Bramie w Wilnie. Więc, drodzy wierni, to jako wstęp pokazuje wam, że to takie powiedzmy, takie rozważanie na temat Matki Bożej nie powinno być taką teorią albo takim pięknym siedzeniem i na końcu powiedzieć, pięknie było. I to nie jest to sens. To ma obudzić nas do działania. To musimy na nowo odkrywać, jakie potęgi, jakie łaski i jakie szczególnie po prostu zadanie Pan Bóg nam dał. I to zadanie, moim zdaniem, nie może być to po prostu zadaniem, tak jak powiedziałem, być biernym, pasywnym człowiekiem, albo właściwie jeszcze lepiej, zawsze i wszędzie i wszystkim, wszystko krytykującym, ale właściwie budującym właściwie to wielkie wojsko, to wojsko, które ma swoje założenia w Polsce. To też właściwie jest jedna z przyczyn, dlaczego tu jestem. Ksiądz przewożony generalny, ksiądz Don Davide Pagliarani, między innymi mi powiedział, że z Polski właściwie jest zupełnie naturalne, że siedziba międzynarodowa powinna być tu i stąd, jak w Polsce powstało rycerstwo, tak z Polski wychodzi po prostu też właściwie ta kontynuacja katolicka, kontynuacja tradycyjna rycerstwa niepokalanej. I to właściwie jest cały program, który zostało mi podany przez moich przełożonych, który mam obowiązek właściwie realizować i dlatego tak mało widzicie mnie. Drodzy wierni, dzisiaj pierwszy piątek jest bardzo ciekawy i ważny, abyśmy zrozumieli, jak wielkim czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa był święty Maksymilian Kolbe. W akcie poświęcenia się niepokalanej 2 razy święty Maksymilian Kolbe porusza, wymienia Najświętsze Serce.
Więc właściwie on mówił o naszym zadaniu. To poświęcenie nasze ma być nie tylko jako sługa, jako dziecko, jako niewolnik niepokalanej, ale według świętego Maksymiana ma być jako rycerz, jako narzędzie w rękach niepokalanej i w tych rękach po to, aby ona przez nas mogła przekazać, jak przez kanał, swoje łaski nawrócenia i uświęcenia. A w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego się przyczynić. Albowiem, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najświętszego Serca Jezusa na nas spływają. Więc tutaj widzimy bardzo wyraźne i sądzę, że jeszcze nie korzystaliśmy tak naprawdę w głębi z znaczenia bardzo głębokiego tego krótkiego aktu poświęcenia. Chciałem nawet wszystkim rycerzom na całym świecie, jest ich około 110 tysięcy teraz, i tym właściwie jako hasło na rok 2019 dać, że oni mają szczególnie zajmować się duchowo z tym aktem poświęcenia, realizować go, rozważać go wielokrotnie. I po to wydaliśmy też małe książeczki, które właściwie są komentarzem bądź samego świętego Maksymiana, albo wybitnych innych przedstawicieli rycerstwa, a też moich skromnych, abyśmy mogli głębiej rozumieć każde słowo, które jest zawarte w tym. A tutaj kluczowe słowo to jest właściwie Królestwo Najświętszego Serca, a tak naprawdę błogie Królestwo i potem te łaski Najświętszego, Najsłodsze Serce Jezusa jest przyczyną, jest źródłem. Wszystkie łaski z tego serca przychodzą i przez serce Marii właściwie idą do serc ludzkich. W ten sposób musimy zawsze rozumieć wszelkie nabożeństwo i wszelką maryjność. Maryjność znaczy, nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny znaczy zawsze, że ona jest środkiem do celu. Ona jest środkiem do celu, ona jest drogą, która prowadzi do Boga, jak mówi w Fatimie. Matka Najświętsza nigdy nie powinna być celem naszego nabożeństwa. Ona zawsze chce, abyśmy dostrzegali piękność, wniosłość, miłość Najświętszego Serca, które jest źródłem zarówno, jak i celem. Więc wszystko jest objęte przez iskrę, przez strzałę, przez światłość Najświętszego Serca, ale aby to serce, naprawdę serce Jezusa dostrzegać z głębi, to niepokalane serce zostało nam dane, abyśmy patrzyli przez nią na te wielkie tajemnice Jego serca. Bądź jako naszą przyczyną, bądź jako nasz cel, bądź jako nasze wszystko. I tego powodu musimy z okazji tych pierwszych piątków zawsze też mieć przed oczyma. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest tylko jeden sposób iść. I to jest niepokalane serce Marii. Niepokalane serce Marii i dlatego też pierwsze piątek, pierwsza sobota są tak złączone, właściwie istocie. Zjednoczone serca Jezusa a Marii mają być zawsze przedmiotem naszych rozważań. Ale wracając do rycerza niepokalanej, to rycerz niepokalany jest po to rycerzem, mówi święty Maksymilian, tylko ma tu jeden wielki cel. To jest właściwie to powszechne i społeczne panowanie Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus Król. To jest dokładnie to, co my chcemy. Święty Maksymilian Kolbe widzi właściwie w niepokalanej tą hetmanką, ten generał wszystkich wojsk chrześcijańskich, który został nam dany po to, aby rozszerzyć i do ostatecznego triumfu prowadzić Królestwo Najświętszego Serca Pana Jezusa. I stąd właściwie ten, który patrzy na Marię, który rozważa niepokalaną, która rozważa jej zalety, która rozważa jej przywileje, jak jutro, szczególnie jej niepokalane poczęcie, za tym zawsze stoi
źródło. Ona nie ma to od siebie. Ona ma to, ponieważ ktoś inny jej dał, jej daje i wsiąść jej daje do końca, do wieczności. Więc największą chwałę, którą możemy dać Panu Jezusowi, to jest chwalić niepokalaną. Jeśli święty Maksymilian Kolbe jako hasło, jako powiedzmy, jako pozdrowienie ustanowił cześć niepokalanej, to jest właściwie to, że przez tą cześć, którą jej oddamy, damy największą cześć Panu Jezusowi. Jest i dokładnie Najświętszemu Sercu. I tutaj widzimy właściwie ta miłość, ta matka miłosierdzia, o której mówi tak często święty Maksymilian Kolbe, prowadzi nam do źródła Bożego miłosierdzia, którym jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. I stąd musimy bardzo poważnie właściwie traktować, przez bowiem ręce Twoje wszelkie łaski z Najświętszego Serca Jezusowego nas wywają. Więc jej serce, jej ręce, jej byt, jej miłość, jej oczy, jej wszystko, to ma nas zachwycać. Czym? Właściwie tym, że ona przyjmuje i daje. Za tym stoi ta miłość Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeśli widzimy, jakie skarby Matka Najświętsza ma przygotowana dla nas, to my korzystamy, przyjmujemy te skarby i mówimy dziękuję, dziękuję. I to dziękuję znaczy po prostu jest dziękowanie całkowicie Panu Jezusowi. Jest to naprawdę szkoła miłości. Boga możemy zaczynać miłować, naprawdę miłować, jeśli dostrzegamy, ile łask, nawrócenia, uświęcenia Pan Bóg nam daje przez Marię. Więc, drodzy wierni, w tym związku te msze pierwszopiątkowe mają właściwie nas nakłaniać regularnie i coraz więcej, aby właściwie wchodzić w wnętrze Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, aby tam z nią, albo raczej ona w nas mogła śpiewać hołd, chwałę, dziękczynienie Najświętszemu Sercu teraz i na wieki. Amen. W imię Ojca i